Rembrandt Harmenson von Reyn Lekcja anatomii doktora Tulpa. Znakiem rozpoznawczym jego malarstwa jest kontrastowy światłocień, budujący atmosferę jego dzieł. Wszechstronnie uzdolniony malarz z pasją portretował ludzi i ich wewnętrzny świat przeżyć. Czy Rembrandt opowiadał także o własnych uczuciach? Zorientowani na sztukę. Rembrandt Harmenson von Rein. Lekcja anatomii doktora Tulpa. 1632 rok. Olej na płótnie. Wymiary. 169,5 na 216,5 cm. Miejsce przechowywania. Muzeum Mauriceus. Haga. Audio Deskrypcja Obraz Rembrandta upamiętnia sekcję, która odbyła się 31 stycznia 1632 roku. Dokonywał jej doktor Nicolaas Tulp na ciele Adriana Andriansona, złodzieja, recydywisty, powieszonego tego samego dnia. Płótno przedstawia doktora Tulpa tłumaczącego widzom szczegóły anatomiczne ludzkiej ręki. Doktorowi towarzyszy siedmiu członków gildii chirurgów. Wszyscy mężczyźni są odziani stosownie do niecodziennej okazji. W eleganckie czarne szaty i białe, wykrochmalone kryzy. Wszyscy też noszą bujne wąsy i przycięte w szpice hiszpańskie bródki. Główna postać, doktor Tulp, ma na głowie szeroko skrzydły kapelusz i nosi szatę o nieskazitelnie białych mankietach. Centralną część sceny zajmuje stół szarobiałym powleczonym cieniem śmierci ciałem Zwłoki leżą wzdłuż linii skośnej, tak że nogi są bliżej nas, a głowa odsunięta jest w głąb obrazu. Na prawo od stołu stoi tulp i szczypcami trzymanymi w prawej ręce unosi jeden z mięśni rozciętej lewej ręki trupa. Doktor wykonuje jednocześnie palcami swej lewej dłoni gest obrazujący działanie tego mięśnia. Postaci towarzyszących tulpowi chirurgów są ułożone w trzy grupy. Czterech obserwatorów tworzy jakby trójkąt, tuż nad głową zmarłego. Dwóch z nich nachyla się mocno nad ciałem, a na ich twarzach maluje się wyraz namysłu i wielkiego zaciekawienia. Jeden patrzy na unoszony mięsień, a drugi na gest palców tulpa. Trzeci mężczyzna wygląda z ponad głów dwóch pierwszych. Także jego twarz wyraża zainteresowanie, a czoło marszczy się w zastanowieniu. Wierzchołkiem trójkąta jest kolejny mężczyzna, który patrzy na nas i palcem prawej dłoni wskazuje trwającą sekcję. Na prawo od tej grupy znajduje się kolejny chirurg. Zwrócony jest do nas prawym bokiem, a w obu rękach trzyma księgę. Twarz odwraca ku ręce tulpa, jakby porównując jego gest z informacjami zawartymi w woluminie. Dwóch pozostałych uczestników sceny Rembrandt ukazał z profilu. Stoją jeden za drugim na lewo od stołu ze zwłokami. Kompozycji dopełnia umieszczona w prawym dolnym rogu otwarta księga. Prawdopodobnie jest to De humani corporis fabrica. Autorstwa Andreasa Wesaliusa. Rembrandt otrzymał to zlecenie, kiedy miał zaledwie 26 lat i dopiero co przebył do Amsterdamu. W głębi obrazu na ścianie Rembrandt umieścił swój podpis wraz z datą i literą F, będącą skrótem od łacińskiego słowa fecit wykonał. Charakter tego podpisu świadczy o tym, że Rembrandt był już w tym czasie świadom swojej wartości. Jako artysty. Komentarz autorski. Kto z Państwa byłby chętny, aby udać się do Teatru Anatomii i na żywo oglądać trepanację czaszki zmarłego kilka godzin wcześniej nieboszczyka? Rembrandt nie miał z tym problemu. Zapraszam Państwa na lekcję anatomii doktora Tulpa, Milena Stryjewska. W 1631 roku Rembrandt przenosi się na stałe do Amsterdamu. Ma już dość dobrą pozycję jako malarz. Zamówienia zaczynają sypać się jak z rękawa. Jednym z pierwszych jest właśnie lekcja anatomii doktora Tulpa. Nie jest to wymyślona scena. Wręcz przeciwnie. W Holandii sekcja zwłok była czymś w rodzaju publicznego wydarzenia. Jak to możliwe? Na początku XVII wieku. Holandia jako jedyna niderlandzka prowincja uzyskała niepodległość. Miało to ogromne przełożenie na każdy aspekt życia przeciętnego obywatela. Holendrzy bardzo szybko zrozumieli, że kluczem do sukcesu jest tolerancja religijna i rozwój naukowy. Gospodarka szybowała w górę, a mieszczaństwo się bogaciło. Należało zatem zapewnić odpowiednie atrakcje dla tak ambitnego społeczeństwa. Takie publiczne sekcje zwłok, to z jednej strony pośredni efekt uniezależnienia się Holandii od prymatu Kościoła katolickiego. To skutek inwestowania w naukę i rozwój intelektualny. To także sposób na widowiskowe przekazywanie wiedzy, ale również moralizatorski instrument. Każdy, kto miał chęć, mógł kupić bilet do Teatru Anatomii i być świadkiem realnej sekcji zwłok. Najczęściej preparowano ciała skazanych na karę śmierci. Zazwyczaj tego samego dnia co egzekucja i głównie w okresie zimowym, z wiadomych względów. Poluzowanie stosunków z kościołem spowodowało odcięcie artystów od jednego z bardziej rentownych mecenatów. Trzeba było jakoś wypełnić tę lukę i tak do głosu doszły potrzeby mieszczaństwa. Holendrzy chętnie inwestowali w dzieła sztuki. Dlaczego? Tak mały kraj nie mógł zaoferować ziemi jako lokaty kapitału, zatem na znaczeniu zyskały drogocenne przedmioty, w tym kamienie szlachetne albo dzieła sztuki. Lekcja anatomii może być przykładem właśnie takiego zlecenia. Obraz został zamówiony przez Gildię chirurgów działających w Amsterdamie pod wodzą doktora Nikolasa Tulpa. Z jednej strony mamy nowatorskie ujęcie portretu zbiorowego poprzez scenę rodzajową ale jest to również specyficzny rodzaj zapisu ducha tamtych czasów. Z jakich powodów mógł powstać obraz? Pierwsze, co przychodzi na myśl, to oczywiście podniesienie prestiżu docenianego wówczas anatoma i wykładowcy medycyny, doktora Nikolasa Tulpa. Najprawdopodobniej sekcja, którą widzimy, jest jego drugą w dorobku zawodowym i świadczy już o wyrobionej pozycji. Doktor Tulp zapewne był ambitnym naukowcem. Być może uważał się za spadkobiercę tradycji anatomicznych swoich mistrzów. Skąd ten wniosek? Jeśli przypatrzymy się dokładnie relacji pomiędzy doktorem a jego słuchaczami, to zauważymy, że doktor został delikatnie wyizolowany, oświetlony odbijającym się od zwłok światłem i przedstawiony jako ten, który objawia pewną prawdę na temat funkcjonowania człowieka. Co więcej, Idąc tropem innych anatomów w ikonografii niderlandzkiej, znajdziemy przedstawienia Andreasa Wesaliusa, człowieka uznawanego za twórcę nowożytnej anatomii i odnajdujemy wyraźne podobieństwo do portretu, na którym Wesalius został przedstawiony w towarzystwie rozciętej ręki. Takie skojarzenie tłumaczyłoby nam dlaczego na naszym obrazie mamy pokazany akurat ten moment. Zazwyczaj sekcje rozpoczynały się od rozcięcia torsu i ukazania wnętrzności nieboszczyka. Jeśli skojarzenie z Weseliusem jest trafne, to księga w prawym dolnym rogu jest katalogiem anatomicznym właśnie jego autorstwa. Ale na tym nie kończy się symbolika dłoni. Są takie teorie, które mówią, że gest pokazany poprzez tulpa to gest trzymania pędzla przez malarza. Tulp zatem dokładnie tłumaczy mechanikę działania ręki podczas tego gestu, a w dalszej konsekwencji właściwie całego aktu twórczego. Proszę zwrócić uwagę na przykład na gesty dłoni u postaci Michała Anioła. Motyw ręki czy dłoni to bardzo silny znak symboliczny. Ręka była uznawana za najdoskonalszy element ludzkiego ciała. Zatem obraz możemy traktować jako zachwyt nad ludzkimi możliwościami poznania rzeczywistości, może być również elementem promocyjnym budującym markę cechu chirurgów, ale może mieć także wydźwięk polityczny. Mamy do czynienia z preparowaniem ciała człowieka który być może został wyrzucony na margines społeczeństwa, który stał się przestępcą i którego śmierć jest jedynie rozrywką dla bogatej części mieszkańców miasta. To może być pytanie o naszą odpowiedzialność społeczną. Jest też jeszcze jedna interpretacja, która wydaje mi się ciekawa. Jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesny sposób myślenia, to zorientujemy się, że mimo tak dalece posuniętego rozwoju naukowego religia, medycyna i prawo są nadal ze sobą ściśle połączone. Wierzono, że postęp naukowy przybliża nas do poznania Boga, bo poznajemy w gruncie rzeczy jego dzieło. Zatem obraz może być czytany w tym aspekcie duchowym, kontemplacyjnym, jako zgłębienie tajemnicy stworzenia. Ciekawa jestem, która interpretacja jest Państwu bliższa. Dziękuję za tę chwilę skupienia. Do usłyszenia. Milena Stryjewska. Zorientowani na sztukę. Projekt został zrealizowany w ramach działalności Mazowieckiego Instytutu Kultury.